Siema, siema, z tej strony oczywiście Elvis, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku oczywiście jest ze mną mój ziomal Agentix, czyli Grzesio. Siema Agentix, siemka. Grzesio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jestem najlepszym graczem w Polsce. Dokładnie. Bo mam w nichu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, to wskazuje już na to. Oj, tak, byczka, więc moi drodzy, w tym odcinku będziemy sobie robili naprawdę najbardziej niesamowity challenge, ponieważ w tym odcinku właśnie, po pierwsze, zniszczymy sobie naszych sąsiadów, a po drugie, polecimy sobie na mida, polecimy sobie na właśnie na diamenty i właśnie dzisiaj, w tym miejscu, stworzymy największą obudowę łóżka w historii, największą możliwą obudowę łóżka. Zabudujemy to łóżko tak bardzo, że nikt go, ale to nikt go nie zniszczy, co nie Agent X-Serie, to będzie największa budowa łóżka. Nie będzie szans, żeby w ogóle ktoś doszedł, to chociażby tak. Na kawałek do tego położymy łóżka. Położymy obsa, położymy kilka warstw Stone'a. On prędzej się zgubi w tym łóżku. Serio, kilka warstw szkła, kilka warstw wełny, żeby to było serio emocjonujące. Więc teraz tak, byczku, niszczymy ich, wygaśniamy sobie tych gości i to robimy, stary. Więc teraz tak, goście, nie macie, nie ma ciebie, teraz jakoś sobie niszczymy. On ma w ogóle żelazny mieczyk, okej, uda mi się, uda mi się. Łoho, udało mi się, stary, wyjaśniłem go, nie? Okej, okay. Więc teraz tak. Wbijmy sobie teraz właśnie na mida, ogarnijmy sobie obsa Agentix, żeby to było serio takie, wiecie, wygrane i żeby naprawdę, żeby to łóżko było niezniszczalne i żeby nikt go nie mógł zniszczyć. To będzie, no wiecie co, umiem to tak, to będzie bardzo trudne i to pewnie zajmie nam bardzo dużo czasu, ale ważne jest to, aby właśnie w tym odcinku stworzyć niemożliwą obudowę łóżka, której nikt nie zniszczy, co nie? Nikt, nawet Agentix. Nie będzie mieć szans. Nie będzie mieć w ogóle takiego prawa, dobra, żeby podejść do tego łóżka. Pewnie, a więc ziomeczki, subujcie na kanał, to jest bardzo ważne, odcinki codziennie, live codziennie i wiecie, no, no każdy wie chyba o co chodzi, nie? Bo jak wy nie subujecie, to ja potem płaczę, więc no serio, subujcie. Okej, więc teraz polecimy sobie na mida, zgarniemy te właśnie emeraldy, żeby kupić obsa, a jak będziemy już mieli obsa, to polecimy sobie ze szkłem, polecimy sobie z gliną, polecimy sobie z endstone'em, z wełną, ze wszystkim, co można położyć na łóżku, nie? Woda, drabinki, naprawdę. No tylko bez TNT, tylko bez TNT. Ej, ale co jeszcze? Można oczywiście obudowę z gąbek zrobić, gościu, powiem. Ale one znikną po chwili, najgorzej. Oh no, mama mia, stary, wbij szybko na mida, stary, wbij teraz szybko na mida. Bo jak jest jakiś zielony, zielony ma nasze emeraldy, stary, szybko go wyjaśnię, stary, szybciutko, wyjaśnij go. Jak to, dobra, wbijam, spróbuję go wyjaśnić, nie wiem czy to wyjdzie, mam nadzieję, że tak. Udało się, okej, mam gościa. Masz jego emeraldy? Tak, mam tylko dwa, ale. Dobra, to lecimy sobie dalej, zobaczymy, czy coś jeszcze właściwie było. Oby tak, bo jak nie, to lifa, byczka, więc teraz tak, obs wbija, potem położymy na niego szkło, potem położymy na niego endstone, więc to będzie naprawdę największa budowa łóżka na świecie. Więc na odcinek serio, oglądajcie do końca, bo to będzie bardzo ciekawy. Więc teraz Agentix, ile masz łącznie emeraldów? Bo ja mam trzy. I ja łącznie mam sześć. Więc będziemy mieli na obsa i jeszcze będzie emeraldów na zapas, więc zbijamy teraz do naszej bazy, kładziemy obsika i lecimy z tym challenge'em, byczku. Okej, okay, tam się nas w ogóle, pośpieszmy się. Musimy szybciej do tej bazy wbić, ja ci tutaj wyrzucę od razu emsy. Dobra, i zdefuj, spróbuję zioma tam zdefuj. Zaatakować. Dobra, postawię TNT-ka, może on tutaj będzie mieć utrudniony dostęp. Dobra, stary, stary, pośpiesz się. Dobra, obzbija. Nie wiem co zrobić, nie wiem co zrobić. Stary, oni tu są już. Obudowałeś łóżka, stary, i to jest problem, nie? Okay. Stary, bo TNT ty kładę. Musisz to robić szybko, szybko. Przecież on tu wbije, stary, teraz wbije stary, na to stary, luzik. Luzik. I na jego oczach obs położony. Dobra, stary, więc wiesz co ja proponuję, aby ich teraz zniszczyć, ale przedtem jeszcze położymy pierwszą warstwę na obsa. Położymy na obsa pierwszą warstwę, która będzie glina, potem wbije szkło, aby wiesz, nie było tak, że nam tutaj zaraz biją i to zniszczymy, więc zrobię teraz tak. Ty, właśnie biały rozwalił łóżko, kiedy teraz zrobię tak, żeby co każdą warstwę było szkło, aby nam tego łóżka nie wsadzili, nie? Żeby to było takie, wiesz, wkurzające bardzo, więc teraz biją tu jakieś szkiełko i na to polecimy zaraz sobie z jakąś kolejną warstwą, może to być endstone. Nie! Szary! A, no w sumie to wiele zrobił, nie? W sumie to wiele zrobił. Dużo zrobiłeś, ziomek. Naprawdę, ziomeczku. Brawa dla ciebie, plus jeden byczunie, więc teraz tak. Kładziemy sobie to i zaraz sobie też wbiję. No i dokupię sobie jakąś diamentową zbrojkę, żeby to była ręka wygrana. Okej, ale naprawdę, agent. Jeśli ta ręka ma tak wyglądać jak teraz, to ja jestem ciekawy, co z tego będzie. Naprawdę, mamy obsa. Mamy tutaj już w ogóle glinę, mamy już szkło. Stary. My mamy wszystko, ziomek. Będziemy tu teraz mieli naprawdę największą obudowę łóżka na świecie. Więc wbija kolejne szkło, potem polecę na środek ogarnąć sobie zbrojkę. W ogóle Agentix, wiesz co, może kup trapa, co? Kup jakiegoś trapa nam. Ja właśnie chciałem kupić nam tutaj forge'a i do tego kupić nam trapa. Dobra, będzie lepiej, dobrze podwójnie. Spoczko, więc teraz tak, zgarniam sobie emeraldziki, aby innych nie mieli, żeby wiecie, żebym ja była tutaj właśnie Agentix lepszy sąsiad. Będziemy mieli więcej od naszych sąsiadów, więc teraz bierzemy sobie zaraz jakąś tak samą zbrojkę. To lepiej.
Naprawdę, więc ogarniemy sobie wszystko. A więc w ogóle mam taką prośbę, żebyś kupił jeszcze trochę szkła i położył na łóżko, żeby to, wiesz, nie było takie, że zaraz to przegramy, nie? Bo to by było już trochę takie nieciekawe, gdyby było, że to przegramy, nie? Ale w sumie z taką obudową łóżka nie można przegrać, po prostu nie można. Naprawdę. Nie ma szans, gościu, nie ma szans, żebyś takie coś przegrał, mając taką obudowę. To naprawdę nie wiem, jak słaby musiałbyś nie widzę takiej być, żeby przegrać. Naprawdę. Więc ogarniamy sobie tych emeraldów jeszcze więcej, ogarniamy sobie poza nimi jakieś zbrojki zaraz, żeby to była ręka naprawdę. Team wygrana, Agentix to w ogóle wbił się na zbiały ośrodka. Właśnie tak spadł. Tak mu troszkę nie wyszło. Dobra, w ogóle będziemy chemili zaraz na dwie zbrojki dla ciebie i dla mnie. Mam teraz łącznie emeraldów 10, mam jeszcze w Enderchestie. Więc teraz potrzebujemy tylko twoich tu emeraldów. Masz jakieś? Nie masz. Ja nie mam ani jednego. Dobra, potrzebujemy jednego emsa, abyś miał też zbrojkę, więc no troszkę lipa z tym. Ale cóż, no trudno. Okej, czy mamy już tutaj full szkło? Nie, jeszcze brakuje 4 szkła. Dobra, to załatwię, a już tutaj kupuję drewno, żeby wbiło sobie właśnie na szkiełko. Naprawdę, co się dzieje? Co się dzieje, Agentik? Zobaczcie. Już bije właśnie na to szkiełko. Na to, dobra. I to łóżko, obiecuję wam, że dzisiaj właśnie później. No wiecie, tak jak tu już to teraz sobie ulepszymy jeszcze. Będzie największym łóżkiem, jaki każdy z was kiedykolwiek widział. Obiecuję wam to, bo to będzie naprawdę challenge, który wykonamy jak najlepiej. Więc teraz sobie jeszcze polecę do tego jednego emeralda, abyś też miał zbrojkę diamentową, żeby to była seria, no wiecie. Oj, tak, byczku, plus jeden. Tylko boję się, że to łóżko zaraz nam wyjdzie poza wyspę, bo będzie aż takie duże, nie? No to, i to jest możliwe. To można dobudować po prostu platformę na łóżko. Tak, zbudujemy sobie troszkę większą wyspę, żeby nie było z tym takiego problemu, więc teraz tak, zgarniamy sobie tego emsika i wbijamy agentowi teraz zafundować diaksową zbrojkę i stary, wiesz, to będzie kosztowne, więc jakiś tam, wiesz... Oj, bogate ciuszki do założenia na tak, na dałbyś plamę. Mi za to jakieś żelazo. No. Ja myślę, że ja za to mogę ci dać coś lepszego, coś co byś mi dał? Dużo bardziej. Co byś mi dał za to? Wartego. Zaraz ci to pokażę, ale dobra, to cyk. Musisz przyjść i zobaczyć na własne oczy. Ale wpierw łapę się teraz na swoją zbrojkę diamentową, żeby to nie było tak, wiesz, że ja mam, a ty nie masz, bo byłoby takie to lekko dobra, nieuczciwe. Co? Widzisz tego kloca, pa gościu. Masz to w Polsce, jest, no powiedz to jest twój mi, prezent? Masz to w Polsce, czy to jest masz twój, to w Polsce, to jest twój no prezent? Masz, bo... No chyba no, się stary, nie postarałeś, stary, więc teraz ty... Chyba ale nie. Ale jak to, no powiedz, masz takie klocki w Polsce, czy masz takie klocki no, w Polsce? No mam je właśnie we cube, w ogóle nam brakuje teraz 2 drewna i będzie już kolejna warstwa, na którą bym właśnie położył tutaj 2 warstwy wełny, aby to wyglądało na jeszcze większe, nie? XD. Więc kup te tej właśnie 2 klocki. Takie, co tu się stało? Dobra, okay. Położone. Więc i teraz tak, stary. Kładziemy, położymy sobie teraz na to dużo wełny, żeby to była naprawdę baza przepotężna. Dobra, gościu, lecimy z tym koksem. Lecimy z tym koksem, dobra. Oj, stary, ej, nie. Oni się teraz oj, tak wkurzą. Tak, i teraz za to położymy szkło, żeby tego nie zniszczyli. To będzie takie, wiesz, że oni z tym właściwie nic nie mogą zrobić. Dobra, więc teraz tak. Kładziemy sobie teraz to, kładziemy sobie to. I teraz tu wbija kolejna warstwa wełny. Kolejna warstwa wbija. Ej, nie, stary, nie wierzę w to. Jeszcze jedno, dobra, ja nie chcę kłaść kolejnej, bo mi by to się pomieszało chyba z tym, czy to jest kolejna warstwa, czy ta sama. To jest bo to już po radzę. Jak jest więcej warstw, to naprawdę to jest łatwo się pomylić z tym. Tak, tutaj więc dbajmy o to, żeby było wszystko symetrycznie, dobra. Tu jest cyk, idealnie stary, udało się nam, okej. Okay. I teraz tego ale tego stary, do przodu. Z przodu nic nie zrobiłem. Spoko, byku, kładziemy to sobie zniszczymy ten mostek, tylko tak tutaj leciutko. Będzie pan zadowolony. Będzie pan zadowolony, więc teraz tak, lecimy z tym od tej strony jeszcze. No i stary, zobacz. To już jest chyba ogarnięte, co? Zobacz. A oj tak, jak najbardziej. To, to jest ogromne, nie? To jest ogromne! Serio, dobra, choć generator podzielimy, będzie więcej szkła. Dobra, to już kładziemy szkło. Nie wierzę w to. I powiem ci, że jeszcze trzeba będzie wbić sobie naszych sąsiadów właśnie, aby ogarnąć sobie ich pieccyki, aby mieć tego szkła jeszcze więcej. Oj, ja jeszcze mogę to kupić w ogóle tutaj. O, proszę. Jak bogato będzie. Ej, wiesz, oj. Tutaj masz jakieś emeraldy, co? Co myślisz? A wiesz, to chociaż nie. Potem nam się jakoś tam mega nie przydadzą, więc ja tylko, że polecę do czerwonych. No to się przyda lepszy piecyk przede wszystkim. Tak, i zauważyłeś, że żyje tylko tym właśnie biały? Oni właściwie nic nie robią? Serio, bo nie zrobię, ale oni istnieją? Tak, ja bym bardziej tutaj niż ten piecyk kupił sobie prota, aby móc sobie właśnie jakoś radzić i żeby oni nas nie zniszczyli, bo jak nas zbiją, to będzie lipa, wiesz o tym. Ale przecież stary. Nie, stary, ważniejszy będzie prot niż piecyk, to ma stary, z takimi itemkami, ale bez prota to będzie ciężko, więc ja bym tu właśnie walał jakiś procik, dopiero potem piecyk i sobie poradzimy jakoś gościu, więc teraz tak, polecimy sobie do farych, polecimy sobie zaraz też w ogóle do tych white'ów, zobaczymy co nich w ogóle spać. Ej, naprawdę, ta budowa łóżka już z daleka się... Po prostu tutaj ją widać, ale no, ona jak dla mnie wygląda. O proszę! Ty i co jest? Co się stało? Co wiesz, się stało? Wiesz ile u nich było tutaj żelaza na piecyku? Tyle, że sobie kupiłem za to stak szkła, nie?
Jak? To niemożliwe, żeby... Chłopie, tak to można? Nie. Chodź, więc polecę sobie jeszcze tutaj właśnie do różowych, przejdziemy sobie całą mapę, wstąpimy sobie jeszcze właśnie do białych i zobaczymy, tam jest biały. Nie, to nie jest biały, okej. Więc polecimy sobie też do nich, zobaczymy, co u nich słychać, co oni sobie tam ogarniają, bo pewnie mają obsa. Dobra, gościu, więc lecimy teraz na ich piesyk i naprawdę, tu nie będzie tyle z tego szkiełka, gościu. Zaraz sobie też kupimy jeszcze to, kupimy sobie aż TNT, zniszczymy też obudowę łóżka, żeby mieli troszkę ciężej, no i co? Teraz sobie wbijamy właśnie do ich bazy, zobaczymy ile będzie na ich piecyku, kiedy oni byli w ogóle w bazie ostatnio, bo naprawdę ich już dawno nie widziałem, dość dawno. Oj, agent, zdefujesz to? Bazę akurat, stary. Agent, skacz, okej, ja skoczę, ja skoczę, boga, bez TNT, bez TNT. Oni, mam nadzieję, nie wiedzą, że my mamy łóżko. Stary, on się zakopał, on się tylko zakopał, więc tyle. Jeden, dobra, stary, musisz rozwalić jednego i drugiego, może być trochę dobra. Przypał. Oj, nie, on mnie zaraz, stary, skoka, o nie, bo nie ma takiej opcji. Okej, biję go, tylko dobra, teraz ten drugi, nie? Tego, co jest w łóżku. Tak, tego, okej, gościu, on chyba wie, że mamy obsa, nie? On chyba wie, że mamy obsa. Więc lecimy teraz z nimi, lecimy. I stary, widzisz? O, to chodzi właśnie z tym protem, nie? O to z nim chodzi. Że on nam jest mega potrzebny. Ten prot właśnie. O kurde, ej, blisko był, bez kitu. A widział ale obsa? Widział obsa, ale nic nie zrobił, więc... Więc teraz tak, szkło, wełna i to zaraz tam... Dobra, żeby nie było... trzeba tam położyć, stary, a, glinka wiesz co? Mam glinkę jeszcze, więc już tam wbijam, ale naprawdę. On tu wbije? Spoko, nie ma problemu, więc teraz kładziemy sobie to i teraz tak, agenty, kup teraz trapa koniecznie, kup teraz trapa, bo wiesz, co będzie bez niego, nie? Wszyscy o tym wiemy. Dobra, więc teraz tu wbijaj sobie jeszcze szkiełko. Nie, już jest szkiełko, nie? Nie. Już się tak pamięci, że mega pokupiłem, ale spoko. Tu jest teraz w zakresie szkło, tu wbija sobie drewno, tu wbija sobie wełna, wbija sobie kolejna warstwa, a teraz kładziemy na to szkło, żeby to było takie, wiesz, przemocarne. Dobra, widzisz, Agentix, mamy tylko teraz prot 2. A może jakiś teraz 4 diament dla mnie, to już będzie prot 3. Nie mam ani jednego diaksa. No trudno, ale ja mam stak szkła, więc wbijamy się, to łóżko trzeba trochę sobie ulepszyć. Wiesz co, a może, wiesz co, zbierz sobie emeraldy, będziemy mieli właśnie silniejszy. Ja poszedłem po emsy, więc... Spoko. Tutaj jest teraz tak, cyk, gościu. Lecimy z tym widzę, byku. Że tam jest też biały na środku. Nie wiem, na ile on dobrze się klepie, bo ja jeszcze się mógł z nimi, trapa jak jeszcze. Na dobrą sprawę, jeden na jeden nie klepałem. Okay, no, dajesz go. A, tam załatwiony. Nie ogarnia, tak? To spoko, udało się, więc teraz tak, gościu, lecimy z tym. Ej, to łóżko wygląda już tak masywnie, ono jest już takie ogromne, że no ja nie wiem, co z tym zrobimy, naprawdę, nie mam pojęcia. Ale ono jest świetne. Ono jest taką, wiecie, najbardziej potężną bazą na Bedwars, już to bez jaj. Już wychodzimy dwa bloki poza wyspę, już dwa bloki. Naprawdę. O kurde. To jest naprawdę jeden beka. Biały, przede mną stoi, więc no, nie wiem, czy ja powinienem go atakować? Chyba tak. Chyba tak. Atakuje. Spróbuję w ogóle go rozklepać. Nie, to ja może wbiję sobie teraz do czerwonych po generator, a potem sobie wbiję jeszcze do tamtych. Wiesz co? Mam do ciebie teraz taką prośbę. Ja wbiłem teraz na generator i akły, żeby trochę więcej stary, surowców co? Mieć. Mam prośbę. Bądź teraz w bazie, bo ja teraz właśnie wychodzę i wbiję do White'ów. Ja stary ich obserwuję, to skocz, co oni to robią, skocz. Więc taka bardziej chillera, myślę. A okej, dobra, to obserwujesz ich, więc cyk. To ja może teraz właśnie wbiję tędy, zgarniemy sobie tutaj troszkę tych surowców z wysp po kolei i na końcu właśnie wbijemy do White'ów. Zobaczymy, czy mają obsa, jak nie mają obsa, to im otworzymy łóżko, nastraszymy ich, zliczymy im jeszcze mosty, aby się już nas tutaj zaczęli bać, bo jest czego się bać, co nie? Jest czego się bać, w ogóle to łóżko jest już takie masywne. Ono wygląda jak jakiś fort, ono wygląda jak fort. Dobra, więc teraz kupimy jeszcze jakiś lepszy procik, jak sobie wbijemy na ich diamenty i naprawdę, ta ręka, nie dość, że będzie wygrana, to jeszcze będzie najpiękniejszym łóżkiem ever, więc teraz tak, gościu, lecimy sobie do nich powolutku i ogarniamy to sobie jeszcze bardziej, aby to łóżko wyglądało jeszcze bardziej masywnie. Dobra, więc teraz tak, chyba tu już właściwie jest wszystko. Okej, tu ich widzę, że nie ma, więc okej. Tam widzę, że są jednak, o proszę, więc tam jednak kolega jest, więc teraz sobie zgarniamy ich piecyk i lecimy na klepę z tym typkiem, no elko byczku, na elowinka. Aha, to jest ten typ, co się nie bije, tylko ucieka, tak? Spoko, to jest ten gorszy typ gracza, a jednak nie, a jednak skoczył, to mu jednak troszkę, no dobra, nie wyszło, zaraz spadnie, no trudno, a może i nie, dobra, widzicie, i już by mnie sknokał, ale coś mu jednak nie pykło, coś mu jednak nie pykło, więc teraz polecimy po ich diamenty. W ogóle teraz możemy jakoś tutaj obudowę łóżka rozwalić, żeby mieli troszkę trudniej, dziękuję za tutaj 4 diaksy, goście, dziękuję. Okej, byczuniu, okej. Wiem się teraz na was od góry i niszczymy was, no sorka, ale niszczymy was, no rozumiesz, ale no tak chyba trzeba, nie, więc teraz tak, byczku, lecimy na wasze drzewko i co Agentix w ogóle, powiem ci zaraz tak, zaraz im zniszczył obudowę łóżka, niech się boją, ale najpierw te diamenty jakoś odłożymy, dobra, gościu nie, co jest,
Co jest? No naprawdę, straciłem 4 diamenty, byku. O nie. What? Oh no. Ten koleś. Gdzie on może być? Gdzie on może być? Naprawdę. Spoko, zaraz go znajdziemy. Dobra, tu jest, dobra. Okej, okay. No i storka, byku, z łapki polecisz nawet teraz. Okej, okay. Dziękuję panu bardzo za gierkę. I wbija teraz tu właśnie kolejna warstwa szkła. Nie, już jest full szkło, tak? Jeszcze trzeba tutaj gościu położyć do końca. A co już tutaj właśnie położę? Cyk, cyk. A sobie wełna. Ja końcówkę, gościu. Dobra. Udało się wszystko? Myślę, że na to można w sumie by coś innego niż trochę niż wełna dać. Ej, glinę. Glinę, tak, dobry plan. Dobra, to już tutaj właśnie kupuję, okej. Okay. Ale naprawdę, to łóżko wygląda już tak przepotężne, ono jest takie ogromne. O, właśnie trzeba trapa kupić, bo można... Tak, kup trapa, koniecznie kup trapa. Jest trap, A chyba ja kupię wtedy dwa. Okej, okay, więc teraz tak, cyk, bierzemy sobie to i kładziemy i tą wyspę sobie jeszcze bardziej ulepszamy. Ale to łóżko jest niezniszczalne, okej? Okay? Ono jest niezniszczalne, chyba temu nikt nie zaprzeczy. No bo jakie teraz zniszczysz, gościu? Nie wiem, jakie teraz zniszczysz. Nie ma takiego w ogóle szansy. Zobacz takie łóżko na Bedwarsach w normalnej gierce. W ogóle czy jeden gracz się na tyle wkurzył, że on... On się wylogał! Ej, on się naprawdę wylogał! Co? Ej, nie. Oni są naprawdę już tak zirytowani tym, co my robimy, że uznali, nie, oni ogarniają gierkę, mają obudowę łóżka, on nie wytrzyma. I się nie są łatwi. On nie wytrzyma, więc teraz tak, kładziemy sobie to jeszcze i spoczko, teraz sobie położymy jeszcze na to tutaj właśnie, w tym miejscu będziemy już za wyspę wystawać aż o 3 kratki. Aż o 3 kratki, dobra gościu, cyk, cyk, lecimy z tym, ale no, co to ma być za wyspa? Co to jest za wyspa, agent? Nie wierzę w to. Ja nie mam pojęcia, ja byłem na takiej fajnej wyspie, nazywa się Teneryfa, myślę, że ta też się może tak nazywać. Naprawdę, nie wiem, to jest Teneryfa. Tak, okej, okay, cyk. Napiszę ziomkowi, wbijaj na Teneryfę. Dobra, ale on myśli, że o polsku nie pisze, wiesz, więc teraz tak, lecimy sobie z tym i naprawdę... Ale ta arenka, ona nie daje, że będzie wygrana, to jeszcze będzie największą outbound łóżka ever, jaką ktoś kiedykolwiek zrobił, naprawdę. Bo to wygląda, no, przynajmniej bardzo, ale to bardzo porządnie. Spójrz na to, no, spójrz na to. Zniszczyłbyś? Nie, nie zniszczyłbym, bo nie mam ani jednego narzędzia. No właśnie, więc teraz tak, gościu, a to jest tyle warstw szkła, że no byłoby ciężko, jeśli chodzi właśnie o tint jakieś, więc teraz kupujemy dobra, sobie. Dobra, ja jeszcze na to szkło, jakie szkło, ja na to położę jeszcze drewno, byku. I tu jeszcze nawet jest limit bloków, gdzie tu nawet nie można wbijać. Nie. Oh no, co? Stary, oh no, oh no, to jest jakiś byciek, to jakiś byciek jest. Przecież nie było sorka, pomadki. Sorka, albo miałem mleczko, dobra gościu, wyjaśniony, teraz tak, agentik, przynieś mi tutaj teraz glinę, szkło, drewno i wełnę, co? Przynieś mi. Glinę, szkło, drewno i właściwie to wszystko, co było na łóżku, bo trzeba to teraz sobie odnowić, ej, no co... ej teraz tak serio, na co on zliczył? A ty, stary, liczył. Naprawdę nie masz gliny? Czy mam, a ja akurat mam. Ja mam więc chillera, ale potrzebujemy, no wiesz, reszty, bo tego akurat nie mam. Mam jeszcze szkło, ale potrzebuję drewno i wełny, więc wiesz, o, tylko o to chodzi. Więc teraz tak, okay, sobie, czekamy dobra, na ciebie. Wbijam. Ale no i... Dobra, a co on liczy? Dobra. Na dół, leci, uwaga, leci, na głowę. Leci, oła, oła, zbiłeś mi szybę na głowie. Dobra, teraz tylko drewno. Dobra, więc teraz tu wbija glina. Tu zaraz wbiję sobie drewno, okej, wystarczy. Tu wbija drewno. Okej, okay, i zaczynamy poziom czwarty wystawania za wystawę. Czas na poziom czwarty i nie, coś robisz zbyt potężne. Okej, okay, teraz kupimy jeszcze to. I cyk, stary, lecimy zaraz tym drewienkiem. Poziom czwarty wystawania za wyspę wbił stary, właśnie. Tu jest jakaś nierówność, trzeba to naprawić. A, no zlicz tam blasek i tyle, zlicz go i tyle. No ale nie mam narzędzi. No to sobie kup, stary, no nie masz tyle żelaza, to kosztuje tylko 10. Okej, okay, udało się, nierówność pokonana. Tutaj nie ma jeszcze, widzę, że tego, więc to postawimy. Ej, naprawdę, ten gościu, on już chyba wie, że nie ma szans, on już chyba o tym wie. On już oj, chyba tak, o byczku, tym wie. Oj tak, byczku. Więc teraz sobie z tym lecimy, gdzie on tutaj właśnie może być? On chyba nas już w ogóle olał, nie? On nas już olał, on wie, że to nie ma sensu i tyle gościu, więc teraz tak, cyk, lecimy sobie tędy i zbieramy sobie jeszcze więcej drewienka. Przecież mam to jest tak... Golda, nawet 1,5 taka golda, więc kupujemy sobie to drewno. Dobra gościu, cyk, 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 poleciało. Mam tego około właśnie 2 staków. Chyba starczy, co? Myślę, że starczy. Nie no, na chillerce to starczy, dziomu. Serio, więc teraz cyk, bierzemy sobie to. Ale ono jest niezniszczalne, no kto by je zniszczył? No nikt, absolutnie nie, nikt. Nie, ja bym nawet, jak miałbym tyle narzędzi, żeby to zniszczyć, to... Ja bym powiedział, kurde, nie chce mi się i bym wolał poczekać kadobu. Nawet gdyby je zniszczył, to... To co takiego? Ważne, że obudowa jest i będziemy ich chronić. Ej, a jak już zniszczy, to wbijmy może teraz do samego środka bazy i teraz zrobimy sobie bazę. Co ty myślisz? W samym środku nie, bazy. Stary, ja myślę, że my powinniśmy go od razu polecić zniszczyć i jak się zniszczą łóżka i tyle. Choć a nie się tutaj bawić. Czemuż by nie, więc teraz tak, wbijemy sobie jeszcze teraz w tą stronę, a tu już jest całość.
Ej, to jest całe. wiecie co? Wójcie sobie teraz to miejsce, zrobię sobie teraz no, screena. Ej, naprawdę, bo to jest piękne, spójrzcie! To zajmuje większość wyspy! To serio zajmuje większość wyspy! Tylko teraz tak, gdzie jest ten biały, co? Gdzie on może Dobra. Być, byku? Ja wiesz co, ja go zmuszę, żeby on musiał w końcu O nie! Zacząć on nam niszczy łóżko! On nam niszczy łóżko! Jeżeli tylko je zniszczy, ja lecę od razu rozwalić Nie jego. No, ale no wiesz, ale no... Chciałem zniszczyć, ale co jest o, w jego stylu, żeby mi się nie udało. Nie. Ja mu na takie zagrywki na pewno nie no, będę pozwalał. No, wylogał się! Wylogał się! Wyszedł z gierki, nie wiesz, ale w sumie... Co? Ziemeczki, uznajmy, obudowa była świetna. Ona była po prostu no, niemożliwa, jak pewnie już każdy to zauważył. Była przeogromna, no cóż, mogła być jeszcze większa, ale całość się wylogała z gierki, wow. No trudno. Jak ona nam z ziemeczki. W tym odcinku to już będzie finał, bo dzisiaj było serio bardzo fajnie. No i co? Więcej odcinków piszcie, subskrybujcie kanał, to jest bardzo ważne, teraz nie wiem czy wiecie, ale mam swój drugi kanał Elvis, ok, macie go w opisie, więc teraz tak, subujcie oraz followujcie na Instagramie, ponieważ macie go w opisie, epickie zdjęcia, bardzo polecam, widzimy się na odcinku jutro, siemaneczko, eleczko i jo!